cześć, witajcie, z tej strony Slashcraft. Jesteśmy dzisiaj w takim dość małym gronie, no ale... Standardowa dwójka, tak jak było też z Petard, więc myślę, że fajnie będzie się wam oglądało. Dzisiaj mamy coś nietypowego, ponieważ... Nie wiem, czy to coś można nazwać napojem i rzeczą taką typową do wypicia. Sługa z rana przed przyjściem do mnie zrobił mieszankę. Cynamon i te sprawy, tak napisał, nie wiem jakieś tam, co to jest. Cynamon, ketchup, jogurt. O Jezu, ja tego nie wypiję. Na pewno będzie... Sok malinowy, miód spadziowy i jeszcze pajer. O ja, no to nie wiem. Jeszcze myślałem o surowym jajku, ale się zlitowałem. To dobrze. Dobrze. No i tak, patrzcie. Tutaj ja są... Zaraz zobaczycie, jak wygląda ta mieszanka. Tak, to są dwa kubki na ten napój, a dwa są na oranżadę, ja nie na kawę. No to ty nalej oranżadę, a ja naleję... Ja się boję już tego. No, no i nalewamy, jak widzicie tutaj, prawda, z drugiej perspektywy, do napój. No i co, to jakieś dziwnie wygląda, jakoś ohydnie, nawet nie chcę... I nalałeś całe kubki. Ale ty śmiejesz na kilometr, kurde. Nie wiem. Kurwa. Op. Jakbyście to wypili, to naprawdę jesteście kapturami. Ja bym to ale ja tego nie wypiję. No wiadomo, tam trochę musimy spróbować, ale naprawdę ja się cykam. Wszystko co zrobi sługa jest hardkorowe. I... Boję się. No... Nie mogę na to patrzeć. Biorę kubek, ten też sługa. Dłoń. Oranżadę. A w drugą bierzemy to coś, co można nazwać napojem. Uj. To jest kiedy ketchup... Powąchaj. O Jezu. Co to jest? A, zapomniałem ci powiedzieć. Tam jest jeszcze... To jest niby składniki takie standardowe, spożywcze, nie? Ale to wszystko połączone. To wali na kilometr. Wiem. Zapach jest obrzydzający. A kolor... No daje się tylko do wywalenia przez balkon. Tak. Powiem to zrobimy na koniec. Tak. Nie, ja tego już nie piję. Kurwa. To jest gorzej niż obrzydliwe. Pijemy to dalej, bo ja nie chcę. Nie dam rady już. Obrzydził mnie. Wiem, że mało mi to gdyby nie ten tego, zapach. Ale... Gdyby nie ten zapach, to mnie tak obrzydziło, że... Ale nie. Ten cynamon był złym pomysłem. Był bardzo dobrym pomysłem. Ale tego niestety nie wypiliśmy. Ciekawe. Tak, wczoraj się nie powód. Cokolwiek. Moglibyśmy mieć jakąś karę. Nie wiem, napiszcie karę, jakieś na przykład coś z ludźmi na przykład spytać albo coś, znaczy takie pranki z takiego typu, czy po prostu jakiś tam taki challenge, coś mamy wypić, jakieś tam, no nie wiem, coś nam dajcie, jakieś tam wyzwanie, żeby po prostu zasłużyć. Kara musi być. No i co? Walimy to przez wagon. Wlejemy z głównego termosu albo kubkami po prostu i widzimy się za chwilę. Idziemy to wywalić. Chodźcie za mną. Balkon jak balkon. Balkon standardowy. Nie mogę się wysłowić z rana. Przejdź. No to co? Wlej. Wylewamy. Oczywiście dajcie mi chwilę. Pierwsze wleję z termosu. A tam w termosie już chyba nic nie ma, go się odkręca. Wiem, ale... Dobra, patrzcie, teraz wleję z termosu. Dobra, tam lej. Zjebanie to pokropiło. Jak deszcz, kurde, tylko ten deszcz to raczej nie byłby za przyjemny. Nie chciałbym oberwać takim deszczem. No niestety. Termos już możemy odłożyć. Możemy. A teraz ja wyleję ten kubek. Jasne. Wylewaj. No to co? Pożegnajmy się z nim. Tylko nie wylewaj na ten. Nie, starałam się nie na ten. No. Wylejemy trochę dalej. O. A tam o. Poleciało krzaczki.
No, dobra, wymyślcie nam jakąś karę. Tak, bo tego w życiu nie wypijemy. No, może znowu będę musiał coś przygotować. To by nic raczej nie zmieniło. Wypiłbyś to za 1000 zł? Cały kubek? Ja tak. Ja też. Tylko będę się zżygał od razu. Ale dobra, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek w takim mniejszym gronie się podobał. Mam nadzieję, że długo nie było i obejrzeliście do końca. Cześć.